W dzisiejszym odcinku postanowiłem, że otworzę własną stację paliw. A więc po pierwsze zbudujemy własny budynek, zaparkujemy tam swoje samochody, a następnie będziemy czekać na przypadkowych graczy. Jaka będzie ich reakcja, czy ktokolwiek zatankuje? Oglądajcie do samego końca. Ale widzowie, zanim zaczniemy, sprawdźmy, jak to wyglądało dokładnie 2 lata temu. Wtedy założyłem swój własny sklep w Fortnite. Jak możecie zobaczyć, zrobiliśmy 206 tysięcy wyświetleń oraz 11 tysięcy łapek w górę. Także jeśli przebijemy ten wynik, no to pojawi się kolejny odcinek z tej serii. I jak możecie zobaczyć, jesteśmy bardzo blisko 900k, także subskrybujcie kanał. W dzisiejszym odcinku, tak jak powiedziałem na samym wstępie, postanowiłem, że otworzymy stację paliw. Jak wiecie, ogólnie teraz jest drogie paliwo i tak dalej, inflacja, wiecie o co chodzi. I my postanowiliśmy, że wraz za krzakiem otworzymy po pierwsze salon samochodowy, a po drugie benzynę. Także wszystko, co musimy zrobić, to oczywiście teraz pozbierać samochody, pozbierać matce i wybudować swój własny budynek. Ale Rafa, ja w ogóle witam wszystkich i najważniejsze pytanie, jak my nazwiemy naszą stację benzynową? Bo to trzeba jakoś nazwać, nie? Ej, ale o tym nie pomyślałem. Zobaczmy, jak nazywa się ta stacja. Lecimy na tą stację i może zróbmy tak, że my potrzebujemy matców, potrzebujemy samochodów i tego wszystkiego. Ja proponuję na samym wstępie, widzowie, pozbyć się konkurencji, czyli pozbierajmy tutaj itemki, które są nam potrzebne, rozwalimy całą tą stację i zamiast tej stacji wybudujemy własną, o ile będziemy mieli tutaj strefę. Jakby udało się tak przebudować całą stację, to by było mocne całkiem, bo w sumie to wtedy mamy już szablon zrobiony. To jest na pewno duży plan, nie trzeba samemu wymyślać, tylko jest elegancko szablon. I ja wam powiem tyle, że to jest świetny pomysł ze względu na to, że ktoś na pewno zauważy. Ej, tutaj była stacja, teraz jest nowa. Teraz tak, widzowie, robimy w ten sposób, że jeśli pod tym odcinkiem zostawicie łącznie 10 tysięcy łapek w górę, to otwieramy swój własny sklep, oczywiście w Fortnite, ale musicie zostawić 10 tysięcy łapek w górę. Jak dobijecie 10 tysięcy, to otwieramy sklep egzotyczny, mityczny. Dajcie znaka, czy coś takiego chcecie zobaczyć. Dobra, Rafa, powiedz mi tylko jedną rzecz. Co rozwalamy, a co nie rozwalamy? Bo na przykład, popatrz, ten napis Spilex, warto byłoby zostawić, żeby było wiadomo, że to jest benzynowa stacja. Ej, a wiesz, że niektórych rzeczy się tu nie da rozwalić? Ja proponuję całą tą stację wywalić, wiesz? I zbudujemy po prostu całą własną, ale bez tego budynku naprzeciwko, bo to już chyba będzie za dużo roboty i ktoś będzie nam tutaj mógł przyjść, a tego byśmy nie chcieli. Będziemy to chcieli zrobić, ale dopiero później. W takim razie bierzemy się za rozbiórkę stacji benzynowej, byle żeby ktoś teraz tutaj nie przyszedł. Jakieś bronie mamy? W razie W? Ja nie mam nic. No ja w razie czego mam tutaj dwie bronie, ale nie mam nic do leczenia, więc ja się podleczę. Także my, widzowie, teraz kasujemy cały budynek, robimy tutaj swój własny i może nawet uda się nam zrobić jakiś napis. Free fuel, darmowe paliwo. To ja bym skorzystał. Nie skorzystałbyś? Ja myślę, że każdy by skorzystał. Ja myślę, że również bym skorzystał. Ja w ogóle nieraz z takiej stacji korzystałem, bo nieraz ludzie robili, ale my chyba z Zakrzakiem robiliśmy tylko i wyłącznie raz taką stację. To było bodajże jakieś 2 lata temu w rozdziale drugim. I dzisiaj można powiedzieć, że robimy powtórkę. Zobaczymy, czy gracze są na tyle spoceni, żeby nas eliminować, czy też nie. A ja tylko dodam, że mamy bardzo stare konta i zazwyczaj dobiera nam takich raczej mega spoconych ludzi. Pytanie czemu właśnie? No chyba dlatego, że mamy te stare konta, więc może być ciekawie. Ja oczywiście myślę, żeby zostawić tutaj te pojemniki, także Zakrzak, nie rozwal tych tutaj, wiesz, do ładowania. Ja pozabieram może jeszcze to. Weź ten gazik, proszę. I trzeba zabrać tak samo te nejdy. Ty, a panie, gdzie pan żeś ten gazik dał? Bo ja tak nie widzę go. Nie ma go, halo. No chodzisz po nim, no tu jest. Stary. A, ja myślałem, że ten kanister, Nieważne, nieważne. Dobra, widzowie, lecimy z przebudową dalej i ja tak myślę, żeby zrobić w ten sposób, żeby oni mogli wjechać do tej stacji, czyli zrobimy sobie może w ten sposób, ja już zaczynam budować. Zakrzak, ty jak możesz, to zbieraj matcy. Dobrze by było obudować to całe i zrobimy lekko mniejszą stację. Dlaczego? Dlatego, że no teraz, jak wiecie, mamy właśnie, no tak jak mówiłem, inflacja i tak dalej, więc chyba bez sensu ładować się w duże koszta, a i tak nic nie zarobimy, bo paliwo ma być darmowe. Więc mamy wejście i zrobimy tutaj zaraz budynek, tylko potrzeba nam więcej matców. Ja może porozwalam drzewa, które są dookoła, żeby ludzie w ogóle widzieli, że my tutaj biznes nowy otwieramy, bo jak będziemy tacy przykryci przez drzewa, to chyba nikt nas nie dostrzeże, a właśnie o to nam chodzi. Właśnie, Zakrzak, dobrze by było, żebyś pozbierał jeszcze cegły, bo cegły nam tutaj trochę brakuje, a dobrze by to było, wiecie, zrobić zanim ktoś tutaj przyleci. Tutaj jest chyba też podłoga do rozwalenia. Tą podłogę możemy rozwalić, no ona w ogóle nie jest nikomu do niczego potrzebna. No panie,
to bardziej wygląda jak jakiś garaż niż stacja benzynowa. Halo, halo. Ej, no bo to dopiero początek. Spokojnie, spokojnie. Proszę tutaj się nie denerwować. Ja już tutaj pięknie odbuduję, tylko potrzeba mi matców. Masz, 500 matców. Cegła, metal, myślę, że to są w sumie jedyne materiały, z których jest sens to robić, bo z drewna to chyba nie. Zobaczymy, jak będzie z matcami. Ja już, można powiedzieć, mam tą podstawową wersję stacji, czyli robimy sobie tutaj taki budynek i teraz zrobimy z boku jeszcze taki kwadratowy bardziej, tylko to też by było dobrze wywalić i wjechać samochodami. Czyli tak, widzowie, teraz lecimy tu w ten sposób i zbudujemy budynek, tylko oczywiście po swojemu i będziemy odbudowywać stacji, która już była, no bo nasza będzie lepsza. Też tak myślę oczywiście, że nasza będzie lepsza i pytanie, kiedy ktoś do niej przyjdzie? Ja myślę, że już całkiem niedługo, bo w ogóle zauważ, że wokół nas są 3 miecze, więc tu musi ktoś przyjść. No najlepsze jest to, że jest miecz czerwony obok. Zakrzaj, jak będziesz miał cegłę, to daj znaka i pasuj powjeżdżać nam samochodami. Czyli bierzemy, ja biorę sobie tutaj motor, proszę bardzo, on będzie gotowy do Ej, dobrze to wygląda. Zakrzak to mówi, że słabo, że tu jakiś garaż, a patrz jak to wygląda. Moim zdaniem to jest super. Ej, nie, no w środku jest jednak spoko. To z zewnątrz tak na początku wyglądało. Proszę bardzo, cegła od tutaj zbieracza. No, dla budującego. Ja zabudowuję tutaj to do końca, żeby to był taki domek i dobrze by było ten napis zrobić. Tylko jak my ten napis zrobimy, to chyba nie jest wykonalne. Ale nic się nie dzieje. Robimy teraz, ja robię teraz flagę. Zrobimy teraz flagę, proszę bardzo. Zróbmy to w ten sposób. I teraz trzeba w ten sposób. Daj znaka, jak to wygląda u ciebie. Ej, ktoś strzela! Ej, to może go wyeliminował. Ej, to jest chyba bot. To jest bot. Dobra, to bota trzeba zamieść, bo bot, widzowie, raczej ze stacji nie skorzysta. Dobra, ja drugiego bota zlikwidowałem. Najgorsze, widzowie, jest to, że prawdopodobnie nasza stacja będzie musiała zostać przeniesiona, ale na razie czekamy. No i mam nadzieję, że mamy trochę drewna, bo najwyżej zbudujemy, no, starą stację z dawnych lat w tym miejscu. Co jest? Ej, to jest NPC, czy to jest... Patrz tu. To są dwa NPC-ty, na to wygląda. Widzowie, no bardzo... Ej, fajnie to wyglądało, ale no musimy zmykać stąd, dlatego że no jest źle. Przed nami chłopy gdzieś tam były, więc uważajmy i przygotujmy matce na budowę stacji. Ja tych matców zbytnio dużo nie mam. Na pewno mam to, że się uleczyłem. Weźmiemy sobie tutaj chociaż pojemniki nam się przydadzą. Dobra, jest 20 osób, widzowie, nie przejmujemy się, lecimy dalej. Ja tutaj, Rafa, właśnie kolekcjonuję maciki, żeby były cegła. Mam już 300, więc myślę, że starczy spokojnie na jakiś tam mały budynek. Ej, zróbmy stację z motorami. Masz swój motor tam, ja lecę przed siebie i widzimy się dokładnie w tym miejscu. Ty, ale jak to kozacko wyglądało ta stacja. Może ja wezmę auto, co? Zamiast motora. Możesz wziąć auto. Bo po prostu motora nie widziałem, więc biorę auto. Okej, wracamy ze stacją. Oczywiście, no, czas jest ograniczony, jeśli chodzi o budowę, ale nic się nie przejmujemy, widzowie. Lecimy dalej. Aha, bo ja nie mam drewna. Zakrzak, dasz mi drewno? Ej, czy ja dam ci drewno? Oczywiście, że dam ci drewno. Proszę bardzo. A co drewniano teraz robimy? Najlepiej by było, żeby było, wiesz, z jednego rodzaju, żeby to wyglądało tak w miarę przyjemnie. I w ogóle to musimy zbudować rampę, żeby mieli jak podjechać. Ja tutaj troszeczkę wyedytuję to wszystko i lecę z dachem teraz. No, byleby ktoś nie zdążył tutaj do nas przyjść, zanim to wybudujemy, no nie? Bo to będzie dosyć słabe, jeśli to... Ej, przyleciał ktoś. Stary, chłopie tankują nad nami, ty. Widzisz to? Co? No tankują statki nad nami, widzisz czy nie? Aha, ty! Star Warsy przyleciały. Dobra, widzę, bo my zbudowaliśmy międzygalaktyczną stację, po prostu międzygalaktyczną. Dobra, ja wjeżdżam tutaj z naszą tutaj furą i możesz budować, zabudowywać ten dach. Wjeżdżam drugą furą, tylko gorzej jak one walną. To będzie koniec gry, ale lecimy. To stacja pójdzie z dymem, tak jednym słowem. Ej, no flaga wygląda nieźle. Zakrzak, wyjdź sobie i zobacz, jaka fajna flaga, stary. XD. Jak to w ogóle wygląda? Taka sztywna flaga. Ale spoko. Fajne. Także tak wygląda nasza tutaj... nasza stacja. I właśnie, Zakrzak, masz kanister, czy nie? Nie mam, ale był tam. Na Star Warsach jak coś, więc na pewno go tam znajdziesz. To żebyś ty miał, wiesz? Żebyś ty miał w ręce, żeby oni kumali, że my chcemy, wiesz, tankować, nie? To trzeba załatwić. Dobra. Ja tutaj właśnie... Patrz, co ja w ogóle buduję. Słuchaj, patrz, jaki inżynier. Zobacz na to. Jaki balkonik elegancki. No przecież jak oni to zobaczą, to na pewno tu przyjdą. Jest dobrze. Jest naprawdę dobrze. I ta flaga faktycznie by się przydała, no, bardziej drewniana. Ja mogę tutaj zbudować jeszcze, nie wiem, w sumie jakiś obrazek tak na zachętę, żeby wiedzieli, że my tutaj trolujemy, a nie, że się pucimy. Ja zbudowałem kolejną flagę i trzymam pojemnik w ręce. Tylko pytanie, gdzie są ludzie? Ej, gdzie są...
O, będą musieli tu zejść. Będą musieli tu zejść. To bardzo dobrze, stary, bardzo dobrze. Ej, wygląda to naprawdę git. Widzę, wygląda... Ej, niezła. Ej, porób okna za krzak, jak albo ja porobię. Lecę, widzę, porobić okna. Jestem ciekaw, czy będzie jakiś klient. Dobrze by było, żeby był, bo nie będziemy mieli zaraz strefy, no nie? W sensie będziemy mieli, ale nie tu. Ej, ja buduję taki wielki znak, jak są zawsze przy stacjach benzynowych. Tylko, no, coś mi nie idzie stawianie tego na razie. Dobra, elegancko. Widzę, patrzcie na to. Wielki znak. Postawiony. Ej, najgorsze jest to, że tam są 4 osoby i oni się właśnie rozwalili i nie wiem, czy oni zauważą w ogóle naszą, bo tu 2, tam ej, tam są wszyscy, czy mi się wydaje? Chyba tak. Patrząc na to, co oni robią, to chyba tak, ale czy oni przyjdą? No chodźcie, że do stacji. Panowie, taka stacja przygotowana, tak się postaraliśmy, a żadnych klientów. Dobra, metalowa wersja, widzę. Metalowa wersja troszeczkę dalej, proszę bardzo. Lecimy, teraz taka mini stacja będzie, bo jak widzicie... No maców coraz mniej, a ludzi jak nie było, tak nie ma. Ale Rafa, powiem tak, nie można się poddawać, to jest 3. próba, do 3 razy sztuka, teraz na pewno na naszą stację wjadą, ja tak myślę. Może nie wiem, na drewnianą nikt nie chciał w drewnianej, no bo w drewnianej to może być drewniane paliwo, nie? Jeszcze w paliwie będą pływać jakieś, słuchaj, drzazgi, co wtedy? I silnik do kosza. Ej, mamy strefę, tylko nie mamy samochodu, stary, nie mamy samochodu. Ja już zabieram motor, przynajmniej motor. Ty iść po ten motor. Ja tutaj dobuduję, co? Żeby ta stacja była jeszcze większa. Ej, jest dobrze, jest bardzo dobrze. Tylko pytanie właśnie, czy na pewno. Ej, nie, jest mocarnie, naprawdę ci mówię. Ej, 2 osoby zostały, więc oni muszą nas znaleźć, nie? Ej, tylko pytanie, jak oni zareagują na to, no nie? Właśnie, czy się będą pocić, czy raczej będą mili. To się za chwilę okaże. Ja może zbuduję tą flagę szybko, bo jestem akurat na dachu. Żebyś już nie musiał tutaj wychodzić, to ja to... Syknę, pyk, taką wyższą, żeby widzieli. Ej, a gdzie oni w ogóle są? No ludzie, chodźcie tutaj do nas, bo co oni? Gdzie oni są? Oni na Skybase? A oni w tych statkach siedzą, stary, ta dwójka prawdopodobnie. Zaraz nas ten zaatakują jakimiś laserami dziwnymi. Też tak może być. Ej, są tam, tylko za... Oj. No nie, no panowie. Benzyn, chodźcie na benzynę. Ej, no po co do mnie strzela? Co oni, oczy nie widzą? Chodźcie na stację. Idzie chyba ty. Oni się trochę cykają, chodźcie panowie do stacji. No co jest z wami? Pewnie nas wyrzuci z gry za chwilę, jak ich tam obserwują. Ej, ale wiesz co, ta różowa jest taka agresywna, patrz. Ta różowa to jest jakiś, nie wiem, jakiś dzikus. Ej, no co oni robią? Ej, dobra, Rafa, ja płaczę, Rafa. Nie, no jak on pokona płaczącego, to nie ma uczuć, nie? To naprawdę, no nie ma uczuć. O. Chłopaki, kupcie paliwo, no ja tylko tego potrzebuję. Ej, co oni robią? Co to są za ludzie, no? Dobra, sikam na nich, stary, sikam na nich. No przecież to ci nic nie robi, gościu. Co to jest w ogóle? Taka fajna stacja, ale... Widzowie, nie zatankowali może, ale przynajmniej... No i co? No nie wiem, co on robi. Ja go chłopie sikam na niego. Dobra. Ej, co jest to? Bo ja nie wiem, ja mam ich pokonać, czy co? A, dobra. Widzę, kolejna stacja w budowie, tylko problem jest taki. Na pewno mamy strefę, ale wiecie, czego nie mamy? Nie mamy trochę maców i te macy tutaj trochę trolują. O, Zakrzak przywozi jeszcze jeden samochód, już wam pokazuję, jak to wygląda. Wygląda to trochę jak Dusty Depot zamiast stacja. Ty, w sumie to przypomina Dusty, ale ja myślę, że jak dodamy naszą autorską flagę, to każdy będzie wiedział, że to jest stacja benzynowa na 100%. Także widzowie, nasza stacja wygląda na razie w ten sposób i robimy teraz flagę oczywiście, tylko pytanie. Pytanie, czy my mamy strefę? Mamy i to idealną. Dobra, ja robię dalej flagę, widzowie. Lecimy w ten sposób. Zbudujmy sobie tutaj schody. Proszę, ej, ładnie to wygląda. Pięknie to wygląda. Tylko teraz trzeba wybudować siedzibę. Siedziba jak powinna wyglądać? No powinna być tutaj taki kwadrat. Oczywiście z cegły, bo tutaj no pieniądze dużo zarabiamy na stacji. Mimo wszystko. Więc mimo wszystko, że paliwo za darmo mówiłem wcześniej, ale to nieważne. Ej, a jak to właśnie wygląda z zewnątrz? No czekaj, ja zobaczę tak. Z tej strony wygląda. To ciekawie, tak powiem, ciekawie to wygląda, to jak taki budynek mieszkalny z hangarem, ale to jest stacja, mi się podoba. No to musimy zrobić jeszcze na piętrze prawdopodobnie okna i będzie to dużo lepiej wyglądać. Ale ja jestem zadowolony i mamy strefę kolejną, dobra, jest idealnie, ktoś musi tu przyjść. Jak tutaj nikt nie przyjdzie, ja w ogóle nie patrzę w kamerę, bo się tak...
mocno... Oj. Spadłem. Panie, gdzie pan spadłeś? No prawie do wody, mam nadzieję, że kogoś tu nie spotkam teraz po drodze. Dobra, wracamy. Ej, dobrze, to wygląda, czeka. XD, jak to wygląda, to jest hit. Panie Rafa, pytanie tylko, gdzie są nasi klienci, bo ja bym już tutaj chętnie kogoś obsłużył. Snajperką w czoło bym obsłużył. Ja nie mam pojęcia, gdzie są klienci. Oni tu już powinni być dawno. Mam nadzieję, że w ogóle ktoś tutaj przyjdzie, bo jak nikt nie przyjdzie, to ja nie mam pytań. Nie, no ja myślę, że na pewno. Patrz, strzelają się na N. Na N gdzieś za tą górką. Ona wygląda trochę jak stary rekin. Ej, to w sumie, dobry by był odcinek, jak odbudowujemy stare miejscówki. Na przykład Dusty. Odbudujemy Dusty i będziemy udawać bambików. No i tylko musicie łapki zostawiać. Zostawiacie łapy, bo pomysłów mamy dużo klientów. Nie! Ej! Ej! No przyszedł! Co za gość, no! Czemu ci ludzie tacy są? Ja myślałem, że to ty! No co za bambol, no chłopie! Co, ale mnie zdenerwował! Ja nie mam maców! Dawaj, Zakrzak, zrobisz to! Ej, on nam to podpali, patrz! Ty po prostu nie wiem, no stary, to co... Ej, podpalił na stację! Co się stało na przestrzeni tych lat z ludźmi?